Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i wraz ze mną jest mój super przyjaciel, najlepszy raper w Polsce, Tomek. Najlepszy raper na świecie, witam was bardzo serdecznie, gdy era rapera naciera na zera, pożera, jeściera, zera, zżera, trema teraz. A razem ze mną jest mój najlepszy przyjaciel, który ubóstwia najlepszy zamek w Polsce, czyli Bastion. Propsuj Bastion, to są hasła na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, znajduje się u mnie na kanale, link pewnie znajdziecie gdziekolwiek tutaj. A my zaczynamy. Dobra, jedziemy, moja tura. Już tak może małym nawykiem się stało, że o tydzień chomika, co znaczy tydzień chomika. Podwójna produkcja chomików i wściekłych chomików bitewnych. Wściekłych chomików bitewnych. To jest ulepszone chomiki są. No. Brzmi dobrze, brzmi groźnie przede wszystkim. Dobra. Czyli tu nie ma tygodni, które na przykład podwajają? Są też takie normalne. Jest tak? Na przykład tydzień jakiś tam światło, że na przykład jakieś tam czary światła są mocniejsze. Tydzień magii, że jest tam tydzień... Zawsze był, pamiętam, tydzień sesji, populacja studentów zmniejsza się. Tak. To jest taki już klasyk, nie? A. Ej, 4000. Ile wy będziecie kosztowali? 700. Aha, 700. Dobrze, to jutro będę mógł zrobić... Nie będę mógł zrobić niczego. Ale ja tylko dostarczę te jednostki, bo nie mogę zrekrutować, bo chcę kapitol zbudować, wiesz? Bo kapitol... Dążysz do kapitolu, tak? No, bo mam strasznie słabą sytuację ekonomiczną, a jeżeli chcę się porekrutować... A kapitol jednak dużo pomaga. 300-400 mogę zrobić. Myślisz, że rekrutować? Nawet niewiele mogę pewnie zrobić. Wiesz co, i tak z tą armią radzisz sobie bardzo, bardzo dobrze. A, zrobiłem 9. Będę miał w sumie ich, teraz już będę mógł jechać na luzie. Jak ich samych będę już miał, no to 15 tych się patrzy w zasadzie, niszczy każdą jednostkę. Tydzień chomika. Nie. Nikt tutaj nie fika. Dobra, skocz po armię. Czy jak chcę? No. Myślisz, że w sumie mi się przyda. Tobie się ja przyda. Mam słabszą armię. Ten kapitan mogę troszeczkę odciągnąć. To weź to kapłanów. Ilu wejdzie kapłanów, zaproponowałbym? 5 kapłanów. Myślę, że to już może coś zmienić. Weź jeszcze gryfa, ile ci wejdzie. I łucznika, ile wejdzie. Fajna. Nie róbmy po prostu. No, jeden łucznik tam. Dwa gryfy, no ale 5 kapłanów myślę, że już może... Już coś jeszcze. No to przełóż 5 się patrzy. No to jest ten poziom jednostki, tak? No może nie aż tak dobry się patrzy, jest bardzo dobry na swoim poziomie. Ale gdzie ja teraz chciałbym iść? Złoto. Tutaj masz złoto. Laseczki. Myślisz, że nie na te zjawy teraz? Najpierw, nie, musisz dziewczyny. Najpierw dziewczyny musisz i tak. Tu gdzieś były zjawy. Ale po co ci one? Te zjawy? Zabite dziewczyny. One chroniły złoto. No to mam przejście do czego? Do artefaktu, do... Poznajesz te jednostki? To są druidzi. Druidzi. Bardzo wkurwiająca jednostka. Ruda. No tutaj mam. A tu masz co za pierścień? Dzień dobry. Ale zmniejsza szybkość 102 armii o 1. Nie wiem, czy chcę tu iść. Poczekaj, rozejrzyjmy się po tej mapie. Dobra, spokojnie. Myśliwy. Wkurwiający, dwa strzały. Nie potrzebuję jakoś tej kopalni. Nie potrzebujesz. Kurde, ci jeźdźcy możesz ich w sumie pogonić. Oni są dosyć twardzi, ale. Patrz, nie... gdzie jest złoto do szybszego kapitolu. Wielki druid? No wali czarami, mocno łupie. Dobra, rozejrzyjmy się dalej. Minotaur to jest plus 1 do ataku. Zwiększa boost o 1? Na stałe. Na stałe. Wiesz co, ja bym zaatakował, wiesz co, bym poszedł tak i tak, bo to są trzeciopoziomowe jednostki, które możesz zrobić, jak dobrze poprowadzisz bitwę, to nie powinieneś mi się to nie będzie aż tak źle. Ale wiesz czego jeszcze nie zrobiłeś? Nie wyszedłem bohaterki i zbierz, do stworzenia. Dokładnie. Oczywiście. No, by się przydało. To. Wiesz co, dostarcz od razu, bo zanim ona pójdzie i wróci, to nie zdążysz dostarczyć ich do armii. Więc dostarcz je do armii jak najszybciej. Pamiętaj, żeby na początku następnej tury się ruszyć najpierw nią. No, ale ona w ogóle nie ten. No w tej turze już nie, ale w następnej zacznij od niej ruch. Żeby dostarczyć armię, żeby coś już było. Zawsze plus 20 chłopów. Dokładnie. Jakoś tam to działa. O Jezu, uciekam z kadru. Uciekasz z kadru? Poprawić cię? Poprawię cię. Dobrze, poprawię. Techniczne niedoróbki. Dokładnie. Ale już się wypowiem. Okej, lecimy dalej. Fuck the Bastion. Fuck the Bastion. Co tu mamy? Co ty? Chyba masz centarły, tak? Dobra, to ty musisz podlecieć tutaj. Zresztą i tak musisz podejść po siepaczy. Dokładnie. Siepacze jak się patrzy. Ja co, czekam już. Wiesz co, zaraz powinniśmy zobaczyć bardzo fajną animację, co ci pokażę. Mam nadzieję, że jak już wejdą i ci się patrzę, to będę mógł ją przedstawić. Jeszcze jej nie widać. Okej. Okay. Ale powinien już się udać się patrzę. 70 centaurów, no to już jest coś. 70 łuczników przełóż. Od jakiejś tam ilości jest... Tak, jest taki właśnie chód za tobą, że jakby faktycznie idziesz i... Aha, okej. Okay. Że twoja armia jest mocarna. Dokładnie, jak widzisz bohatera, za którym unosi się dużo czegoś, to znaczy, że jest naprawdę mocny. Właśnie, puszczanie czarów przez szamankę też i daje szał. Więc... No, bo coś robi. Dokładnie, o to chodzi. Musisz cały czas coś robić, nie? Dokładnie. Ale minotaury się wydają takie, kurwa, nakoksowane. No, bo wyglądają, nie? I z tym pancerzem takim, nie? No, ale dokładnie. Nie jest. Jeszcze te, które są opancerzone, ulepszone, nie? Bo to są te. Oj, chyba. Niestety, weszły morale jednemu. Któremu? Już jesteś? Środkowy? Czyli trzeba przesunąć szamankę. A nie zdąży jej przesunąć. Okej, okay, przyjmę to. Na szamankę może przyjmę. To jeszcze zrobimy ci tak. O! O!
dzień dobry. O, 12 zaobserwowanych. Nawet nic nie straciła. Ile ona ma życia? 8 straciła. A, spoko. Nie ma czym mówić. Szału, pompujemy szału. Im więcej ataków, tym więcej szału. Dokładnie. Myślę, że siepacz może spokojnie, o, może spokojnie to zabić. To jest maszyna do zabijania już w tym momencie. 13 siepaczy to jest chorego. 4 obrażenia. Że ma ten fajny kurwa miecz wielki. No, to jest kozacki. Wygląda. Ale zobaczysz, jak będzie ulepszenie jego. Będzie miał taki jebutny wielki topór. Jebutny. Chociaż mieczem on fajniej wygląda chyba. No jeden jest jeszcze taki pancerny. Zobaczymy jak z toporem wygląda, ale moim zdaniem ten miecz po prostu ogromny. No taki claymore wręcz, nie? Na całe napierdziela. Jeb po prostu no. Robi. Po prostu czuję, tak że jakby, ta jednostka że naprawdę napierdziela. No, dokładnie. Weźmiemy hajs, bo jednak no, ten kapitol trzeba przyjąć. Heroes of Trójce, no gdzie było takie poczucie? Na Mrocznych Rycerzach czułeś, tak, że oni tak, są. Tak, że to jest kurde taka jednostka, która naprawdę jak wiedzie, to jest coś kozackiego. Której się musisz bać. No, czy coś jeszcze była jakaś taka ogromna jednostka silna? Znaczy, która wyglądała no. Tak byczo, nie? Golemy. Golemy, ale golemy nie były jakieś mocne, ale wyglądały. Ogry w twierdzy. Ogry w twierdzy, tak. Ogry wyglądały naprawdę mocno. I behemot, analogicznie. Że jak tymi te pazury takie ogromniaste, tak, nie? Tak, tak, tak. No, z shiftem klasycznie. Teraz przeszedłem na złą stronę mocy i również piję wino. Pozdrawiam. Tak został gej. Dobra, to sobie wyjdziemy. Tobą się nie ruszam, więc tu mówisz iść na tych najpierw. Tak, zacznij od nich. Pamiętaj, że oni są szybcy. Mają tą szarżę, więc musisz ich przełamać po drodze jakoś, nie? Ewentualnie szarża, by... czyli że im więcej się ruszą, tym więcej. No tych na pewno gdzieś tu muszę schować. Zastanówmy się jak to zrobić. No i miecznika tutaj do przodu. Tyle. Jest ich dwóch. Dwa ruchy i są przy mnie. No dobra, wait. Czekajka. No dobra, podjechali na prawie pełnym dystansie. Masz jakieś czary? Zobaczmy właśnie. Wiesz co, może boss spowoduje? Ale to inicjatywę tego? Zmniejsza. To zmniejsza inicjatywę. Ale może boską siłę na przykład na któregoś ze strzelców. Może na przykład... A poczekaj, zobacz, zanim rzucisz czar. Dwa razy. Zobacz jaki ma rozrzut. 9-12, a łucznik? 2-4. No chyba jednak... Łucznik ma większy. No łuczników jest też więcej, więc będzie chyba analogicznie większy rozrzut. Rzuć na niego. Zobaczmy, jeszcze jedna dwunastka się rusza, to na spokojnie. On tutaj podejdzie. Nie wiem czy pełną strzałkę. Wejtuj. Spokojnie, wejdziesz jeszcze. Może było warto na kapłana jednak. Może było, chociaż kapłan dużo więcej obrażeń wydaje mi się, że nie zada. Ten pierwszy się rusza, więc strzelajmy go. No idź do przodu. Chłopami. Nie pozwól mu, żeby zrobił pełną szarżę. Nie może. A, bo on teraz się ma pełną szarżę. Dokładnie, więc musisz przełamywać mu dystans, więc idź na maksa do przodu ruchem swoim. Słusznie. O, kapłan, chociaż. No bo jest ich pięciu też, nie? Fajny sympatyczny, nie? Fajny, sympatyczny. Dlatego trochę zbiliśmy. I tutaj zablokuj mu. Pięknie. Mhm. Gryf trochę przyjmie na siebie, mam nadzieję, że... Jeden, oj. Ujujujujuj. Ale błąd, że nie objechali, powinni objechać. O ile tego nie zrobi tak. O kurwa. To jednak się trzeba wycofać, błąd. Bo trzeba się jednak wycofać parę. Błąd, ale oni są mądrzejsi. Znaczy, oni są mocni. Są. Ktoś nie ma kontrataku? Nie, obydwie nie, mają. Nie, ma o czym mówić, chowam. Mogłeś się. Mogłeś wejtować chyba. No, prosta strzałka. Mhm. Morale się nie weszło, więc masz teraz pełną turę strzału. No syp w niego, w tę ósemkę. O nie. Nie. Dwa razy. Prawym przyciskiem. No, zaboli. No, łup tym. No, ktoś musi przyjąć na siebie ten strzał, więc... No. Nie lepiej krzyżowców wysłać. I tak uderzy jeszcze krzyżowiec i tak. No, trzech i będzie czy 5-14. No, na pierwsze. Mocni są, mocni. No, dobra. No, czwarty zróbmy poziom. Dosyć silny czwarty poziom też. No, prosta. Może dobij go tym gryfem, żeby nie było drugiego ataku. A ja nie wiem, czy to było co. Zobaczmy jak... Chyba nie... O Jezu! O Jezu. Uparty, gryfy, co? Moje gryfy zawolą. Nie, no to się musisz rzucić w armię, niestety. No. O, ci jeźdźcy są boleśni. Patrz, a jeszcze masz obronę. No nie, na 20%. No. Bo sobie ten zwiększył. Zaboleli, obronę. Zaboleli bardzo. Bardzo, bardzo. No, gryfy. 8 gryfów. Zobaczmy, czy to było tego warte. Co za artefakt jest? Chyba jakiś chujowy. Wiedzę. Nie no. A tego złota też nie jest jakoś za dużo. Znajdzie na artefakt. No, już możesz się wycofać do zamku. Nie, to są za silne kurwa jednostki, nie? No, powiem ci, że dostałeś dosyć trudną mapę. No, jeśli chodzi o jednostki startowe. Dobra, wróćmy się w ten sposób i... Nie budowałeś, tak? Oszczędzasz pieniądze na coś? Oszczędzam. Okej. Okay. Może jednak przeboleję, przeczekam, zrobię kapitol. Na przykład. Będzie dobry wcisk złota. Mam 6 klocków już, to już milej dla mnie. Skóra niedźwiedzia, strasznie chujowa.
Znaczy, plus 1 do obrony i plus 25 podporności lepszy na czar. Lepszy nic. Ja i tak tam nic nie mam lepszego do wstawienia. Co tutaj jest? Moje ulepszone te laski, Córa Nieba. Co tu będzie? Co ty będę zdobywał? Wiedza też mi nie jest jakoś strasznie potrzebna. Wolę tych zaatakować, bo tu zostanę hajsu. Harcowników. Hajs się musi zgadzać, jak wiem. Harcownicy, harpunnicy, jakkolwiek ich zwał. Hajsownicy, no. Hajsownicy Gimpera. Pozdrawiamy. Najlepsza grupa na Facebooku. Dokładnie. No kurde, i w Ungorze. Gdzieś ta trzynastka, jak nikt wiedzie, to jak w masę. No, ja jednym strzałem rozbiję trzynastkę jakoś. No oczywiście trzeba strzelać w goblina, prawda? Nie no, w gryfy trzeba. Zawolało, co? Do końca serii. No. Oj, straciłem strzał, szkoda. No i co zrobicie? Tutaj. Dobra. Nie but. Gobasy to są. Spoko, zaraz wchodzi ciężka artyleria. Nie, gobasą. Wypierdol. Człowiek pierdol. Człowiek pierdol. Michał Karmowski. Polecamy gorąco. Polecamy gorąco. Ale on wygląda jak taki człowiek pierdol. Zobacz, to jest twarz. No w sumie. To jest taki klasyczny człowiek w pierdol. Klasyczny człowiek w pierdol. Jeszcze ta kitka z tyłu. No. Człowiek w pierdol zawsze musi mieć kitkę z tyłu po prostu. Ale Karmowski nie ma. Karmowski nie ma, ale też nie jest. A bo on jest człowiekiem w pierdolem wyższego levelu. Taki siłowniany człowiek w pierdol. Siłowniany. Białkowo... nie wiem. Węglowodanowy. Białkowo-węglowodanowy człowiek w pierdol. Dokładnie. A z grzybką to jest taki troszkę tłuszczowy odrobinę. Okej, okay, przyspieszymy. O, właśnie, nie będziesz miał drugi strzał przed. Tego zawsze lepiej. O! 6. Widzisz, 75 centaurów już trochę bije. Michałowi Karmowskiemu nie rosną włosy, bo on ma organizm nastawiony na przyrost mięśni, a nie włosów. Pierdol. Pierdol. Właśnie człowiek pierdol zrzuci się w kurwę. Człowiek pierdol się złapał kurwa mega koksa i pał. Wziął odżywkę białko. Wziął odżywkę białko. A ty się napierdalał. Double blasta. Double blasta. Gdzie dwa razy mocniej napierdalał człowiek w pierdol. Teraz dawa, złap hita. O nie. Nie chciałem. Słuchaj tą piątką. Co chcesz, żeby człowiek w pierdol? Chcę, żeby człowiek w pierdol przyszedł. Czekaj, zrobimy jeszcze większy w pierdol. Wziął przyspieszenie. Dobra, człowiek w pierdol wchodzi do akcji. Yeah. Zapróbuj, głupie ci. Double blast. Dawasz na stole. Double blast. Oj, to mi się nie przyda. Lepsze szczęście. Lepsze tumy. Oto. Ty wróć tutaj. I w sumie jutro się sprzedam. Zrobiłem targowisko. No. Dokładnie. Tak, to jutro się sprzedam i będę miał kapitał. Już od jutra nowe materiały, można inaczej hopko. Nie, już od jutra nowe materiały Panzer na moim kanale. Panzer. Goblin Keeper. Goblin Keeper. Dobra, że ja będę mimo mojej chujowej sytuacji i tak będę jeszcze później. Mam rozwiązanie, kup wóz z amunicją. To jest coś, czego naprawdę jak tego nie zrobisz, to... Czego każdy człowiek... Dobra, wracaj, bo i tak będziesz musiał teraz tury oddawać. Młyn. A, wiesz co, masz ten wodny młyn tam, pamiętasz? Tutaj odblokowałeś sobie tam go. Dalej, nie? No, tym drugim bohaterem możesz tam na luzie pojechać, nie? Raz tygodniu plus kafel jeden, nie? Mhm. A tym wróć do zamku i w sumie... Jak ci jeszcze mi zostanie coś hajsu, to ci podeślę i będziesz miał kapitał. Nie. Łucznicy? Nie. Po co wydawać pieniądze? Wracaj szybko. Najwyżej tym drugim to zbierzesz, który jedzie tam do mnie. Kapitał. Kapitał przede wszystkim. To jest zebrane. Spoko. Ten niech sobie tu posiedzi. I tu oddawaj turę po prostu. Im szybciej, tym lepiej. Tam. Tak, dwie tury i jest kapitał. No i w sumie może zaczniesz żyć przynajmniej, nie? Co to za życie? Życie jak po crossficie. Tak, życie jak po crossficie. Po raz kolejny serdeczne pozdrowienia dla Wapniaka. Już go nienawidzisz, tak? Dobra. Nie. Nie, już wszystko w porządku? Nie, jest okej. O! Trening głosu. Fajnie. Może ekspert. Trening głosu właśnie. O, po co? Super, czary są mi naprawdę niezbędne. Najlepszy artefakt świata. Ale wiedzę, okej. Okay. Zawsze do przodu. No, dokładnie. Plus to 10 many, nie? Właśnie potrzebuję się jakoś zregenerować sobie w końcu tą manę, bo ja tego nie zrobiłem. Jesz. Nie tutaj. Nie. Żydowski kurs. Żydowscy bankierzy mnie opłacają. Kurwa, nie zbudowałem tego. O. Żydowscy bankierzy mnie wyjebali. Pogański kraj, pogańskie obyczaje. Myślałem, że już to zbudowałem.
Pewnie się śmieliście już, pewnie nie zbudowałem tego dawno. Nie tu! Nie, nie! Tutaj, w dół. Dobrze. 1000. No to jutro masz. Jutro. Nie, bo nie masz targowiska. Nie ma co sprzedawać. Nie masz targowiska tak zbudowanego. Jutro, na spokojnie. 10 klocków Kapitol. Będzie. No to równo wejdziemy mniej więcej. Gwarancja sukcesu. W tej samej turze wejdziemy. A potem może jeszcze stanie zdążę zrobić i może się uda. No zobaczymy. Albo się zrekrutujesz z podstawek przynajmniej swoich, nie? Nie no, jutro nie, bo jutro dwa klocki dostaję. No, a zbudujesz kapitol i masz jeszcze 2 dni do końca. No, a to w sumie można poczekać te 2 dni. I co, zrekrutować po prostu wszystko, co masz? Tak, bo nie ma sensu z tą armią wychodzić. Czyli taki kręgosłup chce zbudować tej armii, tak? O to się chodzi. Cokolwiek zacząć robić. No dobra. Wreszcie. Na przykład nagrywać materiały na YouTube. Nie no, graj. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Nic się nie stało. Jest okej. Żydowscy bankierzy. Chcesz się tak wyprzedawać? No, bo chcę zbudować kapitol zaraz, no. Z surowców chociaż. Co? Chyba te ekstra surowce nie są jakieś nie, takie. Nie, no mega, do tych niektórych budynków potem już są coraz bardziej przydatne, nie? Tu jakieś tam 20, coś tam. Mogę cyklopy zrobić. Nie. Kapitol. Nupagadi. Właśnie, nie wyjaśniłem jeszcze mechaniki talizmanów, jak działają. Talizmany działają tak, że nie mam czarów, ale masz czary, które są jakby do poruszania się po mapie. I działa to w taki sposób, że pierwszopoziomowy talizman... daje ci czar okręt szalasy. Przyzwanie okrętu. Drugopoziomowy daje ci jeszcze przywołanie istot. To działa to w taki sposób, że stajesz i przyzywasz sobie jednostki z zamku. Do 75%. Zbiera ci cały ruch, ale możesz wezwać sobie jednostki, jakie masz w zamku. Taka rekrutacja zdalna. Bardzo dobre. To jest prosty czar z podróży. To każdy może mieć. Trzeci poziom to jest natychmiastowa podróż, ale zabroniona na tej mapie. Dimension Door tak zwany. Bo jest woda, więc portal miasta. Na tym polegał talizmany. Oczywiście musisz mieć poziomy odpowiednie. To znaczy 20 poziom tutaj. Zobacz, to kosztuje. 15, 10. No ale poziom czwarty, powiedzmy, no to jest mocne. Jakby, no wiesz, chodzi o to, żeby zachować balans na orkach w kontekście właśnie potem poruszania się na mapach Excelkach. Bo wyobraź sobie, żeby oni tego nie mieli. A może chyba tu stać przy tym młynie i potem się wróci. Wiesz, no może, dlaczego by nie? 10 klocków, więc też masz kapitol. Kapitol. No i ruszamy, możesz anioły zbudować, jak chcesz. Nie ma sensu. Przy mojej sytuacji potrzebuję wyzrekrutować to, co mam. Tutaj są serafy, się chyba nazywają w ogóle. Serafy. No i są kozackie. To anioły naprawdę są w klimacie strasznie. Mi się bardzo podobają. W porównaniu z tymi z trzeciej części Archanioł, który wyglądał jak pedofil. No przepraszam. I anioł, który wyglądał, jakby miał nic nie bić i jechał na Woodstock. Dokładnie. No miał takie długie włoski. No w sumie. Na podkoniu ciebie robił saraj. I tak się kończyło. Okej. Tak było. Tak było. Jest to prawda. Ulepszę sobie cyntarły. Upgrade. I właśnie, teraz mamy jeszcze, może zanim to zrobię. Wytłumaczę. Dokładnie, mechanikę ulepszę. Zobaczmy jednostki. Mamy 2 typy ulepszeń na każdej jednostki. I oczywiście ulepszenie kosztuje tyle samo. Te z prawej wyglądają fajnie. Ale słuchaj, owszem. Teraz wytłumaczę dlaczego. Te centaury z prawej mają zdolność, pełna skuteczność w walce wręcz, demoniczna krew. Nie mają żadnych specjalnych zdolności. Statystyki 4, 4, 3, 5, 10, 6. Lekko zwiększone pewnie w porównaniu do normalnej. Dokładnie. 4, 2, 3, 6, 9, 5. Ale tym zachowuje się zdolność manewr. To znaczy po tym ataku mogą odjechać i strzelić jeszcze raz. A tam się dotracą. Przez to są bardziej pancerni. Dlatego wolę tych, bo zachowuje im tą zdolność tego odjazdu. Chyba lepszy jest odskok. Ja wolę ten odskok, to jest zdecydowanie. Kwestia tego też jak grasz, nie? Mobilność przede wszystkim. Mobilki. Lecimy. 4 klocki, więc można już powoli coś... Ale nie, posiedzę może w tym miejscu. Sobie jakąś jednostkę przed łucznika. U ciebie ten ulepszony łucznik też jest ciekawą mechaniką. Chyba, że właśnie stanie i jazda. Kawalerzyści. No. No jest zaraz tydzień. Nie wiem, czy mi starczy surowców. Nie starczy mi. Jak kupię stanie... Nie, nie będziesz od drewna. No. Nie starczy mi. Może drewna. Drewna. Będę miał. Nie będziesz od 10, nie będę miał. Nie będziesz od drewna i tak. Nie ma co. Wyrekrutujmy się z tego, co mam może na spokojnie. Widzisz, to jest ten właśnie awans. To? Ale to jest bardzo drogie. Musisz mieć dobrą ekonomię, żeby to móc zrobić. I słyszysz, tą muzykę jest genialna. Ładna. Zajebiście. Dobra, zróbmy sobie to. No i przejrzyj sobie upgrade'y teraz. Tak, są albo tacy kusznicy, albo tacy. Ci wyglądają oczywiście fajnie, ale... Ci mają precyzyjny strzał. Jak mogę zrobić taki duży podgląd, jak ty robiłeś? Tutaj. Anuluj. Strzelec wyborowy. Poziom drugi, miasto przystań. No iść w dół po prostu od razu. To nas jest zdolności. Zdolność. Strzelec to wiemy, żywe stworzenie, wiemy. Precyzyjny strzał. Strzał z bliskiej odległości, mniejszy niż 3 pola, zdaje sobie większe obrażenia, ponieważ podłoga nie jest z poprzednik obrony atakowanej jedności. Sympatyczne. On ma z kolei pełną skuteczność w walce z dystansu. Zawsze ma pełną ten... Dokładnie. No to myślę, że kusznik jest dużo lepszy. Zdecydowanie jest.
Dobra. Najpierw ulepsz swoje. Sobie z tym poczekamy. Zobaczę w następnej turze. I tak nie będę się ruszał z miasta, więc na spokojnie sobie to zrobimy, jak będę miał już gros złota. No, właśnie mówię, ten kusznik jest bardzo, bardzo fajny. No, kusznik jest dobry, plus mnichów oczywiście. Mnichów chcesz ulepszyć jeszcze? To ulepszenie chyba jakoś kupić tak... Kupić jak najwięcej. Tak. Ja będę miał też ograniczone zasoby złota, tam około, powiedzmy na początku tygodnia około 13 tysięcy, więc... Mhm. Nie wiem, czy ze wszystkim uda mi się ruszyć, tak jak bym chciał. O! Chociaż... Ze samą rekrutację zrobiłeś za 4 klocki. Wiesz co, no bo ja trochę, bo zrekrutowałem już siepaczy wcześniej. Okej, okay, no ale siepacze ile? Dwójkę? O nie, czwórkę to chyba było. Czwórkę za całość. To są, pamiętaj, że to są ludzie wpierdol, więc... Oj, wpierdol. I trzeba im odżywki białkowe kupować. Dokładnie, oni najwięcej wydają na suple, dlatego tyle kosztują. Generalnie znaleźć takiego średnio rozgarniętego koksa to nie jest trudne, ale właśnie suple trochę kosztują, więc wiesz, jakby tu chodzi o ich utrzymanie, jest dosyć drogie, wiesz, okay. Kosztowne. Double blasta. Właśnie te uwodzicielskie sukuby są wkurwiające, no bo są sukubami, mogą uwodzić, prawda? Jeżeli na przykład człowiek wpierdol może robić dla nich, tak? No, właśnie, to nie było fajne. A to nie byłoby fajne. Jeżeli człowiek wpierdol jest po twojej stronie, jest dobrze. To jest dobrze, ale potem one go przekupują lepszą odżywką białkową. Dokładnie. Albo steaka mu podają. Dokładnie. No ale... Ale nie, mój człowiek wpierdol zachował się lojalnie i... I dał im wpierdol. Dał im wpierdol. Mam nadzieję, że zachował się. Miejmy nadzieję, tego steakiem nie przekupią. Nie, strzeliłem wtedy. Strzeli. Dobra, idziemy z pierdolem. Jebut. Nadciąga w pierdol. On jest niezniszczalny. Masakrator. To jest masakrator. To jest najlepsza jednostka w tej grze. Dobra. Brzmi dobrze. Myślę, że możemy zajechać tutaj. Nie wiem, co tam idzie. Tam plus siarki. Dobrze, okej. Okay. Trochę siara. Lecimy. W następnym tygodniu będzie dopiero działała ta laska. No tutaj nic, ja chyba nawet nic tak? nie robię. Może coś, jakieś ulepszenie, na przykład do chłopa nawet głupiego? Nie, chcę zbierać armię chyba. Tak, chcesz wykupić? Ile to kupić? 500. No to nie jest drogie. Oni będą dużo lepsze. W sumie tych chłopów jest dużo. Wiesz, co było błędem w sumie? Że nie zrekrutowałeś chłopów, żeby ci stali i sami zarabiali. No po prostu. Mają uderzenie ci, a ci drudzy nie pamiętam co mieli. Sprawdź ich. Szturm. Wiesz co, to są dwie dosyć podobne umiejętności w moim odczuciu. Podatnik do sprawy, szturm. Ma uderzyć szansę drugi raz, a on... Nie ma tego. Po prostu ma większe... Ma uderzenie. Nie. Wyżej. Przy każdym ataku przeciwnika stworzenie ma szansę ogłuszyć. No, czy jak uwolisz? Siłka wezmę chyba. A zrekrutowałem. No, ale to podatnik wejdzie. Ulepsz go na pewno. Tego drugi raz. Tak? No. Chyba na tego osiłka tu się trzymasz, to ich wybierz. Tak. I oczywiście jak już raz wybrałeś osiłka w rekrutacji, to on docelowo będzie już zawsze rekrutował się. Bazowo. Tak, standardowo. Dobra. W następnym tygodniu robimy jakąś rekrutację, ulepszenie łuczników. I możemy wyruszyć. Ilu można i myślę, że może te gryfy dalej bolą. No ale powiedzmy, że kapitol... Ulepszenie gryfów to jest coś, co jest dobre. Bardzo, bo... Wiem, one są potem takie opancerzone, nie? I mają... O, tydzień piorunów. Podwójny przyrost... O, tytani. Rozmawialiśmy o tytanach. Nie rozmawialiśmy. Tanów, wodzów wojennych i tanów grumów. Rozmawialiśmy o Tetrisie. Nie, rozmawialiśmy o tytanach w kontekście obietnic. Kościół katolicki, kontrolodowy gigant. A, tak. O, właśnie. Dobra, idziemy po hajs. Przyjaźń albo hajs. Hajs za przyjaźń, tak. Dobra. Truskulowe gówno. Truskulowe łaki. Dokładnie. Mleko łaki. Okej, okay, co my tu mamy? Ruda, maszynnik. A, morale. Nie, morale, dobra rzecz. O, pewnie. Dobra, idziemy spuścić w pierdol tym razem. To są ci, którzy tobie skopali dupę, nawet ulepszeni. Teraz ja ci pokażę, jak się robi w pierdol prawdziwy. Pierdol. O kurwa. Ale ma przejazd. No ale... Wie. Ale on też jest wytrzymały. No zajebie. No ale gobasów zostaje tylko dwóch, to jest... Ale to są gobasy, one po prostu są stworzone. No. Spalone inicjatywę. Uwalnijmy. Inicjatywę mocniejsza przede wszystkim. I teraz mogę mu spuścić solidny w pierdol po prostu temu. Nie, to jeszcze nie jest wpierdol. Nie, wpierdol dopiero nadchodzi. Wpierdol dopiero nadejdzie, wraz z żywką. Dokładnie. Jo. Nadciąga człowiek wpierdol. Znaczy, on każdego składa po prostu, każdego. Nie ma opcji, żeby po prostu ktoś uląkł się przed człowiekiem wpierdolem. No i dobra, zobacz. Dziękuję. Szkoda tych szamanek, no przy tej pierwszej szarży, No, to ładnie wjechał, ale... No i to wyślę zaraz drugą bohaterkę na morze w takim razie. No to pewnie będzie co nieco do zbierania bez... Jakoś ci wiesz co... Wiesz co, ja spojrzę, czy ja coś muszę zbudować pilnego, jak nie to ci puszczę hajs, żebyś ty się w końcu z miejsca ruszył, wiesz? Tak myślę, że zrobimy w ogóle.
To jest coś zielony, jak pamiętam. Na razie tyle ci puszczę. Żebyś właśnie ty coś ruszył, bo byś miał łatwiejszą mapę w sumie niż ty, dużo łatwiejszą. A ty masz 1900 dło, to od... No tak. Dobra. Tak, ty zbieraj od razu. Plus 8 1000 klocków, no coś możesz zrobić. Coś się mogę zrekrutować. No. Przeskocz. Przez łucznikownię może. Wiesz co, w sumie możesz... O właśnie, bo widzisz, tu się zbierają jednostki. Nasi się prawym śliskiem. Zbierają się? 24. No okej, okay, to zajebiście. No. W trójce się traciły. Dokładnie. No to z czwórki już chyba zostało. Nie jestem pewien. W czwórce chyba się nie zbierały jednak w budynku. Ale były karawany. Tu też karawany możesz zrobić. Karawany były. Widzisz, on ciśnie sobie tutaj. Poczekaj. Pokaż jak mechanikę, tylko żebyś zobaczył. Poczekaj. Zróbmy tak, że zabrydujemy. Na kusznika. Na kusznika. Zdecydowanie, kusznika. Zróbmy to jest najmocniejsza jednostka. Łucznika. I kuszników. No. Dojedźmy resztę. Ja ci wiesz co, jutro wyślę też moje 4000, miesz 8 klocków, to się chyba zrekrutujesz. Myślisz, żeby jeszcze siedzieć się rekrutować? No ja ci wyślę to czwórkę jeszcze. Myślę, 8 to się wyrekrutuje. Dobra, to się wyrekrutuje. No, bo ja super. Chyba nie muszę nic zrobić, no, tak mi się wydaje, że nie, bo już mam zamek, więc ja już nic nie muszę zbudować. Dokładnie. A póki co, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki Heroes 5. Kolejny już jutro na kanale Ignacego. Także link w opisie, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście gdzieś tu będzie jakaś tam playlista i linki do odcinków, jeżeli oglądacie to troszeczkę później, a nie na bieżąco. I tyle. Trzymajcie się ciepło i cześć! Hej!